cześć. Rozpoczynamy dzisiaj cotygodniowy cykl rozważań Ewangelii na kanapie. Dlaczego na kanapie? Zapewne wielu z Was pamięta słowa papieża Franciszka, który mówił, abyśmy powstawali z kanap i głosili światu dobrą nowinę. Jednakże dzisiaj powinniśmy na tych kanapach pozostać. Nie zmienia się tylko jedno, albo aż jedno, głoszenie dobrej nowiny, ponieważ każdy chrześcijanin powinien ją głosić zarówno w porę, jak i nie w porę. Spójrzmy jednak na dzisiejszą perykopę. Na pierwszy rzut oka jest ona bardzo obszerna i bogata. Jezus uzdrawia w niej niewidomego. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ znamy z kart Pisma Świętego wiele opisów uzdrowień. Jednakże w tej perykopie zaskakujący jest sam sposób uzdrowienia. Zobacz, Chrystus spluwa na ziemię i powstałe błoto umieszcza na oczy niewidomego. Niezwykle dziwny jest to sposób, który Jezus dokonuje. Możemy się pytać, dlaczego Chrystus tak postąpił? Bóg jednak działa poza schematami naszego ludzkiego rozumowania. Następnie, w sposób ciekawy, ukazanymi są postacie faryzeuszów. Znali oni niewątpliwie w małym palcu wszelkie pisma i prawa. Jednak pomimo to byli ślepi. Byli ślepcami duchowymi. I Jezus pragnie nas dzisiaj przed taką ślepotą ustrzec. Daje nam zadanie, abyśmy położyli na swoje oczy błoto. A co jest z tym błotem? Są to te wszystkie sytuacje, które sprawiają nam trudności, są problematyczne. To właśnie te sytuacje sprawiają, że otwieramy się na łaskę, że otwieramy się na działanie Pana Boga, że zaczynamy, tak jak ten niewidomy, wielbić Pana Boga. Dlatego daj się prowadzić Panu Bogu w tym tygodniu, w tym Wielkim Poście. Czytaj Jego Słowo, rozważaj. I do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem!